Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Jak widzicie po tytule, dzisiaj poruszę temat jeżdżenia autostopem. I nie, nie hejtuję. Sama jeździłam kiedyś bardzo dużo, a teraz powiem wam, dlaczego tego już nie robię. Prawda jest taka, że będąc w gimnazjum i w liceum, jeździłam na stopa naprawdę sporo. Poczynając od takich małych odległości, jak 10-30 km w okolicy mojego rodzinnego miasta, po jakieś wyjazdy przez Polskę na festiwale muzyczne. Także było tego naprawdę dużo, miałam dużo przyjemnych sytuacji, poznałam naprawdę fajnych ludzi dzięki temu. Raz nawet zdarzyło mi się jechać z kimś znanym, nie wiem czy mogę powiedzieć sobie z kim, jak będziecie chcieli to napiszę wam w komentarzu, także zajrzyjcie koniecznie tam. Ale też zdarzyło mi się kilka sytuacji bardzo negatywnych, o których dzisiaj wam opowiem. Przedstawię wam takie trzy sytuacje, no i oczywiście trzecia będzie taka najbardziej, że tak powiem, hardkorowa, której nikomu nie życzę. Ale na początek może odpowiem na pytanie, które w zasadzie pojawiło się w tytule tego filmu, czyli dlaczego nie jeżdżę autostopem? W zasadzie odpowiedź jest bardzo prosta, mogłabym odpowiedzieć krótko i dwoma słowami, bo nie muszę, ale to nie o to chodzi. Pamiętajcie o tym, że ja podróżując nie jeżdżę sama, więc też muszę się dostosować do osoby, z którą często jeżdżę, a jest to Paweł najczęściej. A jeżeli podróżuję po Szwajcarii, no to mam tutaj bilet roczny na wszystkie pociągi i w ogóle na całą komunikację w większości, więc po prostu nie muszę tutaj poruszać się autostopem. Kiedyś jeździłam bardzo dużo, tak jak mówiłam, ale przestałam również przez niektóre nieprzyjemne sytuacje, które przydarzały mi się podczas tych moich małych podróży. Zacznę może od sytuacji, która przydarzyła się już dobre 10 lat temu, kiedy to jechałam na stopa, pamiętam, do Jeleniej Góry, odwiedzić mojego kolegę, no i jechałam wtedy sama. W ogóle to jest, teraz tak o tym myślę, to jest trochę głupota, kiedy dziewczyna sama jedzie na stopa, no ale okej. Wtedy miałam właśnie niecałe 20 lat i jechałam do mojego kolegi do Jeleniej Góry na stopa. Zatrzymał się pan, wszystko ładnie, pięknie, jedziemy, a tam musicie wiedzieć, że jak się jedzie z Lubawki do Jeleniej Góry, to się przejeżdża przez je przełęcze, jedzie się przez lasy, bardzo, bardzo kręte drogi, no generalnie, że tak powiem, przyjemne to nie jest, jak ktoś ma chorobę lokomocyjną, a i nie jest to komfortowe, kiedy wjeżdża się do jakiegoś lasu z obcymi ludźmi, no ale powiedzmy było ok. No i w pewnym momencie pan mówi do mnie, że on bardzo przeprasza, ale on musi na chwilę skręcić do lasu. Nie powiedział po co. W ogóle pan był taki bardzo małomówny, taki dziwny dość. I ja się trochę zestresowałam, ale pomyślałam sobie tak, że wszystko jest okej, nic się nie wydarzy złego i tylko się rozglądałam, wiecie, w okolicy mojego miejsca, gdzie siedziałam, czy mam coś do obrony w razie czego. No i wjechaliśmy do lasu. Jedziemy przez las 5 minut, jedziemy przez las 10 minut, jedziemy przez las 15 minut i po 15 minutach pan się zatrzymuje. Ja już pełna w gotowości do obrony. A pan wysiada, wyciąga z bagażnika butelkę, pustą butelkę, taką 5-litrową wielką i idzie do strumyka nabrać sobie wody. Po czym wrócił, powiedział mi, że zawsze zrobię, bo ta woda jest najlepsza i najzdrowsza. Gdyby mi powiedział wcześniej, że jedzie po wodę, dobra, pewnie bym mu nie uwierzyła, aczkolwiek naprawdę się mnie to bardzo wtedy zestresowało i pamiętam, że byłam mega wtedy wystraszona. Ale tak, no to akurat była taka całkiem pozytywna sytuacja. Przejdźmy do sytuacji numer dwa. Kiedy to jechałam z moim kolegą i z koleżanką stopem, na takiej krótkiej trasie, to był odcinek 10 czy tam 20 km. No i złapaliśmy stopa, w ogóle padał deszcz, ciemno już było, bo to było w nocy i generalnie było tak, że pan był w ogóle nierozmowny, nie miał pasów, zamiast pasów, słuchajcie, miał sznurek, po prostu sznurki. Mój kolega siedział z przodu, ja z koleżanką z tyłu, miałyśmy sznurek, trzymałyśmy ten sznurek cały czas. Facet nie miał działających wycieraczek, więc co jakiś czas, ponieważ też zaparowywaliśmy od środka, gąbeczką sobie wycierał, żeby widzieć dokąd jedzie. Pada deszcz, ciemno, nie? A on wyciera tą gąbeczką, więc już tacy byliśmy teraz zestresowani, że w ogóle on nas zabije zaraz w tym aucie. I na przejeździe kolejowym stuknęliśmy w drugie auto. On w ogóle sobie nic z tego nie zrobił, pojechał dalej. My, konsternacja, o co chodzi? Potem prawie wjechaliśmy do rowu, jedziemy dalej. Facet w ogóle nie odpowiada na nasze pytania, nie reaguje na to, co do niego mówimy. No ale jedziemy dalej. Okej. Okay. Dojechaliśmy do naszego, że tak powiem, punktu docelowego. Już za nami jechała policja. Oczywiście zatrzymali tego faceta, wyciągnęli go z auta. My oczywiście, nie, 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 my nie z tym panem, my tylko stopem jechaliśmy i w ogóle nie wiemy, kto to jest, nie wiem, o co chodzi. Facet, słuchajcie, jakby był po prostu w jakimś amoku. Ta policja przyjechała, a on też taki... Zero w ogóle jakiegokolwiek, wiecie, przejęcia, no nic, to było mega dziwne. Także
pamiętam, że jechałyśmy i się z Magdą trzymałyśmy za ręce, takie zestresowane, że ona zabije po prostu. Masakra, naprawdę, także tutaj był stres związany z nieogarniętym panem, który chciał nas zabić. I sytuacja trzecia. Ja nawet nie wiem do końca, jak wam to opowiedzieć, po prostu to jest tak okropne. Spóźniłam się kiedyś na ostatni autobus do mojego miasteczka, właśnie z miasteczka oddalonego o 10 km. No i stwierdziłam, że no muszę się dostać do mojego miasta, na drugi dzień coś tam miałam zaplanowane, już teraz nie pamiętam co, nie jest to istotne. To było też no około 10 lat temu. No i pomachałam ręką, zatrzymało się jakieś auto, stwierdziłam, że a okej, pojadę z tym facetem po prostu do domu, on mnie podwiezie, bo to jest blisko. Wsiadam do auta, auto bardzo powoli rusza, a pan w tym momencie rozpina spodnie, zaczyna coś robić, możecie się domyślić co, spogląda na mnie i pyta, nie będzie ci to przeszkadzać. Ja słuchajcie, naprawdę, po prostu w momencie zdążyłam się odpiąć pasem, otworzyć auto i z niego wyskoczyć. Auto jechało bardzo powoli, więc nie miałam z tym problemu. Ja w ogóle wyskoczyłam pod posterunkiem policji, więc od razu poszłam na komisariat, podałam dane tego gościa, znaczy dane, numer rejestracyjny, a policja powiedziała, że no okej, spokojnie, okej. Powiedziałam, w którym kierunku jedzie, że mogli kogoś poinformować. Oczywiście nic z tym nie zrobili. A tydzień później trafiła na tego samego gościa moja koleżanka. Także no, powiem wam, że to była mega słaba sytuacja. Ja się wtedy mocno wystraszyłam. Oczywiście ja podejrzewałam, że facet by mi nic nie zrobił, raczej, tak mi się wydaje. Ale no już samo to, że robił takie rzeczy, było dość niesmaczne i na dobre zniechęciło mnie do jeżdżenia stopem. W zasadzie opowiadam wam te trzy historie dość chaotycznie i pewnie nie brzmią tak strasznie, jak były w rzeczywistości. Mam tego świadomość, ale musicie wiedzieć, że gdzieś tam one się mocno utarły w mojej głowie i cały czas to pamiętam. Ale opowiadam wam to po to, żebyście oczywiście jeździli stopem, doświadczali życia i korzystali z tego, że możecie, ale pamiętajcie, żeby robić to rozsądnie. Żeby dziewczyny, no nie jeździcie same, tak? Bo świrów nie brakuje na tym świecie i można trafić naprawdę na różnych głupich ludzi albo niebezpiecznych ludzi. I po prostu, kurczę, no dbajcie o siebie, tak? Także jeździcie stopem jak najbardziej, ale rozsądnie. Ja już teraz stopem nie jeżdżę, nie zamierzam, raczej nie planuję. Chyba, że po prostu no będzie trzeba, to wtedy tak. To wtedy nie ma problemu. I to była w zasadzie cała historia, którą chciałam wam opowiedzieć, całe trzy historie. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co miałam na myśli i że nie miałam na myśli absolutnie niczego negatywnego. Napiszcie mi, czy wy lubicie podróżować stopem, czy próbowaliście w ogóle, czy lubicie. Ja się chętnie tego dowiem. I to tyle. Jeżeli takie filmy pogadankowe, krótkie też się wam podobają, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, no i napiszcie mi o tym w komentarzu, na jaki temat jeszcze chcielibyście, żebym sobie pogadała. Mogą to być jakieś tematy związane z podróżami, bo ostatnio coraz częściej się koło tego tematu kręcę, także myślę, że coś tam mogę mieć do powiedzenia. I tak, to by było na tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!